Opolu na placu Ośrodka Szkolenia Kierowców Strażak jak co roku odbyło się oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego opolskich motocyklistów. Ponad 500 motocykli wzięło udział w paradzie motocyklowej ulicami miasta Opola. Start odbył się z parkingu przy centrum handlowym w Opolu. Motocykliści zjeżdżali się już od godziny 11, ustawiali się, rozmawiali i czekali na sygnał do ruszenia. Jeszcze tylko sprawdzenie, czy są wszystkie zezwolenia i główny organizator daje znak. Ruszam! Na czele przodownicy pracy z Komendy Miejskiej Policji w Opolu na służbowych maszynach. Tuż za nimi wyróżniony obywatel, który wiezie marzannę przez motocyklistów zwaną Burą Suką. Za nimi podąża cała brać motocyklowa. Chcą pokazać kierowcom w puszkach, że już jest wiosna, a motocykliści są wszędzie. Parada rozciągnęła się na kilkaset metrów. Cóż za piękny widok! Policjanci jadący na czele gestami wstrzymują ruch na skrzyżowaniach podczas dzisiejszego przejazdu. I dojeżdżamy do celu, czyli placu manewrowego Ośrodka Szkolenia Kierowców Strażak. Motocykliści parkują już swoje rumaki. Niektórzy próbują swoich sił w motokrosie, a Bura Suka zajmuje swoje właściwe miejsce, czyli na stosie zbudowanym specjalnie dla niej. Słynna grochówka pani Danusi już pachnie w koło, a kolejka do niej wydaje się nie mieć końca. Sami spróbowaliśmy i zapewniamy, że była wyśmienita. Gorąca strawa przydała się jak nigdy, bo przecież zimę dopiero wyganiamy z Opola. Prawdziwym zaś rarytasem okazały się okolicznościowe wypieki w kształcie loga opolskich motocyklistów. Dzisiaj spotkali się motocykliści z różnych klubów i stowarzyszeń. Przyjechali na motocyklach nowych, zabytkowych, na motorowerach, ale też trzy- i czterokołowcach. Wszyscy razem świętują ten dzień. Wiele osób z dzisiejszego grona motocyklistów to byli kursanci szkoły nauki jazdy Strażak, która szkoli kandydatów na wszelkie kategorie z grupy A już od 12 lat. Chętnie wracają na plac, na którym wylali wiele potu. Część z nich właśnie tutaj miała pierwszy kontakt z motocyklem i bliskie spotkanie z betonową nawierzchnią tego placu. Nie brakło też pięknych amazonek, które coraz śmielej zasilają szeregi braci motocyklowej. Wreszcie organizator zaprasza Ravena do podpalenia marzanny. Jej ubiór sugeruje, że też jest fanką dwóch kulek. Zaaplikowana tradycyjnie strażackim sposobem spora dawka etyliny powoduje, że Bura Suka zapłonęła od razu. Na placu manewrowym pojawili się też przodownicy pracy z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubnian i ratownicy medyczni z firmy Paramedic, którzy między innymi pokazali uczestnikom tej imprezy, jak właściwie przeprowadzić resuscytację. Nie mogło też obyć się bez lokalnych mediów, dla których jest to przecież gratka, gdyż nieczęsto spotyka się w jednym miejscu tylu fanów jednośladów. Było miło, ale to co dobre szybko się kończy i czas wracać do domu. Są przecież tacy, co mają do przejechania ponad 100 km w niezbyt przyjaznej dla motocyklistów pogodzie. Udanego sezonu 2015 życzy ekipa Strażaka. Jedź bezpiecznie, rodzina przecież czeka na ciebie. A nasze przesłanie dla kierowców puszek? Pamiętaj, motocykle są wszędzie.